Cześć, z tej strony Tomek. Witam Was w kolejnym odcinku poświęconym naszemu kryptobocie. Tym razem udostępniam Wam wersję produkcyjną, długo przez niektórych oczekiwaną. Wersja ta pozwala na zautomatyzowany handel na giełdzie Binance. Także zapraszam do zapoznania się ze szczegółami. Wszystko Wam zaraz wytłumaczę. A więc krótko wprowadzając wszystkich nowych widzów tej serii, na przestrzeni tutaj dokładnie na ten moment 11 odcinków przedstawiłem Wam prostą strategię automatyzującą handel na giełdzie Binance. Taktyka jest dosyć prosta. Nasz bot, którego sam tutaj napisałem, co wszystko jest udokumentowane w poszczególnych odcinkach, śledzi cenę danej pary walutowej, następnie w zależności od tego, czy cena spadnie o ustawiony w pliku konfiguracyjnym procent, dokonuje zakupu, następnie czeka, śledzi dalej daną parę kryptowalutową i jeśli ta wartość, ta cena wzrośnie o ustalony w pliku konfiguracyjnym procent, bot sprzedaje i dalej powtarza tą operację w koło. Także taka bardzo prosta strategia. Tak jak mówię, celem tej serii jest pokazanie tego, w jaki sposób takie boty się tworzy, w jaki sposób to działa, jak można samemu coś takiego zrobić. Oczywiście nie jest to złota recepta na dochód pasywny. Nie taki był cel tego filmu. Teraz zapraszam do pobrania tego bota właśnie tutaj z sekcji releases na GitHubie. Tutaj na ten moment aktualna wersja to jest 0.1.1. Tutaj zawsze jak przejdziecie sobie na GitHuba, Solbo, czyli nazwa naszego bota, tutaj w prawej części jest zakładka releases, to wystarczy kliknąć i po prostu pobrać tą, która jest tutaj na samej górze z tej zakładki Assets i wybieramy tą spakowaną wersję. Tutaj jeśli chcecie dokładnie przeczytać, co w tej wersji produkcyjnej się zmieniło, to zachęcam do przeczytania opisu 0.1.0 wersji, ponieważ przed samym nagraniem tego filmu podsumowującego tą podstawową funkcjonalność jeszcze wykryłem błąd, który poprawiłem, stąd ta wersja 0.1.1 hotfix. Oczywiście, jeśli znajdziecie jakiekolwiek błędy, to zachęcam do zgłaszania ich na GitHubie poprzez issues. Mamy również grupę na Telegramie, w której właśnie skupiamy się nad tym botem, nad w ogóle zautomatyzowanym tradingiem, nad high frequency trading. Także wszystkich zapraszam do tej grupy telegramowej. Link tutaj umieszczę pod tym filmem. Jeszcze może parę słów wyjaśnienia, w jaki sposób tak naprawdę to działa. Także wszystko jest zdefiniowane w naszym pliku konfiguracyjnym, który zobaczycie. Jest to plik o nazwie solbo.json i w nim podajemy podstawowe parametry konfiguracyjne. W tym odcinku postaram się jeszcze szybko Wam wyjaśnić, co tutaj tak naprawdę należy podać. Jeśli chodzi o ten pierwszy obiekt, czyli giełda, tutaj definiujemy jako Binance, to już jest domyślne. Następnie potrzebujemy API key i API secret, który jest do pobrania z giełdy Binance. Jeśli tego nie podamy, to bot będzie działał w trybie testowym, czyli będzie śledził cenę, ale nie będzie składał zleceń na giełdę. Natomiast w momencie, kiedy podamy API key i API secret, oczywiście jeśli podamy je prawidłowe, to w tym momencie, w zależności od ustalonych przez nas progów, bot ten będzie składał już zlecenia na giełdę. Następnie Active ID powinno być równoznaczne z tą wartością ID. Mode Type, to znaczy, czy bot jest w trybie właśnie działania, czy w trybie pauzy. Tutaj możemy sobie zmienić, jeśli będzie 0, to znaczy, że bot działa i cały czas śledzi cenę i
Jeśli działa w trybie produkcyjnym, to składa zlecenia na giełdę. Jeśli mamy wartość 1, to znaczy, że bot tylko śledzi cenę i nie składa nam zleceń na giełdę. Następnie tutaj mamy symbol, czyli definiujemy poprawny symbol z giełdy Binance pary kryptowalutowej. Ticker type określa to, czy cena ma być pobierana aktualna, czy średnia z ostatnich 5 minut właśnie z giełdy. I w zależności od tego mamy następny parametr average, który określa, z ilu ostatnich pobrań ta nasza średnia powinna być wyliczana. Kolejny parametr buy percentage down, czyli próg, po którym następuje zakup danego tokenu. Jeśli właśnie aktualna cena spadnie od średniej wyliczonej w tym przypadku z trzech ostatnich o 2-1%. Następnie sell percentage up, tutaj również to możecie sobie sami definiować próg, po jakim bot złoży zlecenie sprzedaży. Jeśli chodzi o stop loss, no to również mamy możliwość ustawienia tego. Jeśli nie chcemy korzystać z stop lossa, to tutaj należy wprowadzić wartość 0. W tym przypadku wprowadzamy wartość 10,5, czyli w momencie, kiedy cena po zakupie spadnie o ponad 10%, bot również złoży zlecenie typu stop loss na giełdzie, a złoży zlecenie typu, w zależności od tego, jakie tutaj jest określone, 0 bądź 1. 0 to jest zlecenie typu market. Oczywiście to wszystko jest tutaj opisane dokładnie na GitHubie, także zapraszam do przeczytania tego. Jeśli chodzi o kolejny parametr, czyli stop loss pause cycles, to określa, ile cykli bot ma czekać po dokonaniu właśnie zlecenia typu stop loss. Czyli jeśli ta cena nam spadła te 10% i mamy ustawione, że bot sprawdza na przykład cenę co 5 minut, to jeśli tutaj ustalimy czekanie na 5 cykli, czyli bot przez 25 minut nie będzie składał żadnych zleceń na giełdę, ale będzie te ceny pobierał i wyliczał z nich średnią. Następnie fund percentage określa to, jakim procentem posiadanego funduszu danego tokenu chcemy handlować. Jeśli chcemy handlować całością, to wypisujemy tutaj 100, czyli 100%. Następnie parametr clear on startup określa to, czy właśnie pliki z ceną mają być usuwane podczas każdego uruchamiania bota, ale nie podczas każdego cyklu oczywiście. Tutaj ponownie jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z dokumentacją. To jeszcze wspomnę tylko, że w drugim pliku konfiguracyjnym określamy właśnie ten interwał czasowy, co jaki bot ma sprawdzać cenę. Osobiście muszę Wam powiedzieć, że sprawdzanie ceny co minutę jest stanowczo za częste. Myślę, że spokojnie można tą cenę sprawdzać co 5, czy nawet co 10 minut, a nawet co 15. I wtedy możemy ustawiać procenty typu 2 czy 3%, bo tego typu spadki się zdarzają. Natomiast jeśli ustawimy wartości procentowe tego na tym poziomie i cenę będziemy sprawdzać co minutę, to jest to bardzo mało prawdopodobne, że bot złoży jakiekolwiek zlecenie na giełdę. Także zapraszam jeszcze raz do testowania, do podzielenia się tą serią z osobami, których to może również zainteresować, i dołączenie na grupy Telegram. To wszystko. Dziękuję. Cześć.